No elo, dzisiaj mamy Critical Pass Review, 34 tutaj wyszła. No i powiem wam tak, no już widzimy pierwszy widok na ten pas, jaki teraz możemy zobaczyć. Pierwszy look, no to już od razu możemy sobie powiedzieć, warto go kupić. Więc ja sobie tak to w sumie zrobię. No i proszę bardzo, easy koska, easy. I w sumie nawet ładna jest moim zdaniem. Oczywiście remix po remix. Za chwilę sobie go w sumie obejrzymy. Ale jak za darmo, prawie za darmo, to należy brać. Dalej mamy animację, tam ta kacza, która kiedyś wyciekła. No i proszę bardzo. Wygląda tak, zadaliście, mi się podoba. No a przystępnie mamy Nade'a oraz Digla. No, Nedik, Smoke, nie Nade, no Hero. Digla nie czytam, bo mi się nie chce, bo się pomylę, już to widzę. Następnie mamy Emblematic, Infiltration. Ładny taki, tu chyba ktoś robił z widzów. O, patrzcie, jaki zajebisty. Ktoś z widzów robi w ogóle Critical'a, chyba, z tego co kojarzę, i oni to wzięli do swojej gierki. Następnie mamy 100 kredycików oraz emblemat Turn Code. Następnie mamy skrzyneczkę standardową, 100 kredycików, Hyper Dash do M4-eczki. Nawet nice skin, chyba troszeczkę taki rozpikselizowany, ale okej, okay. Nawet. Do tych rękawiczek takich białych, zapomniałem jak one się nazywały, ale pasuje to idealnie. Następnie mamy kolejny emblematik, Reconnaissance. Następnie mamy skrzyneczkę standardową i oraz GSR-a Hyper Dash. Też ładny, mi się podoba, nawet taki japoński styl chyba tam jest. Następnie są tych kredycików, Hero do Flesha, Hyper Dash do Akacza. Następnie 100 kredytów. Vector, Hyper Dash oraz skit do SA58, Dishonorable, nawet też fajnie świeci jak psu jajce, więc jest git, skrzyneczka premium, następnie mamy inne skiny już. No i to jest w sumie też ciekawy skin, coś tu się świeci, coś tu połyskuje. No, ogólnie git, w sumie nawet ciekawy zbieg tutaj wszystkiego, czego się dało dać na tego skina, ale okej. Okay. Następnie 100 kredycików, standardowa skrzyneczka, ten sam skin oraz emblemat Breacher. Ciekawe, Hero do Nade'a, Fraga, 100 kredytów, FP6. Też ładne się świeci, fajnie tutaj odbija się wszystko, co się może odbijać. 100 kredytów, następnie 100 znowu kredytów oraz XD. Następnie mamy znowu, nie znowu. Mamy leak do SA. To jest chyba ten sam skin co wcześniej, tylko że on jest, ten jest bardziej tak zużyty, a ten jest nówka, sztuka nie śmigana, funkielnówka pod kocem trzymana. Następnie mamy premium skrzyneczkę, ten sam deagle co był wcześniej, tylko że tu jest nówka, sztuka, 100 kredytów oraz emblemat Defender. No i na ostatku mamy animację, jak spodziewałem się, że jedna animacja będzie w 30 tierze w darmowym pasie. Oraz mamy GSR, który jest ciekawy. Idealnie pasuje do tych Black Window rękawiczek. Idealnie pasuje. No w sumie ciekawy dla mnie skin. Zobaczymy, jak w gierce będzie wyglądać. No i skin, animacja do noża. No i warto kupić tego pasa, jak już widzimy. Ja sobie obejrzę koskę, w ogóle mam ją tutaj gdzieś, loadout. Wziąłem sobie, remix wzięty. No i remixer wygląda tak. Dajmy gdzieś takie światło, fajne. Bo tych rękawiczek nawet pasuje. No i dostałem od samego. Ściągnął mnie chyba nie tu. O. Jesteśmy pod światłem. Ciekawy skin. Do tych rękawiczek nawet mi pasuje, więc ekitówka. No a to by było w sumie na tyle w tym odcinku. Dzięki wam za oglądanie. No i co? Możecie ocenić sobie tego pasa w komentarzu, napisać, czy go kupicie, czy go nie kupicie. No i jak wam się podoba, co najbardziej wam się podoba, czy ten koncept, który tutaj zarzucili w tym pasie, jest gitem. Czy trochę za dużo tego tutaj wszystkiego jest? No. Ja się z wami żegnam, na razie do następnego odcinka, cześć!